Jesteśmy w Ruszowie na Dolnym Śląsku, w takim miejscu, które jest bardzo charakterystyczne dla dolnośląskich miejscowości, można powiedzieć było. W miejscu, w którym znajdował się pomnik, olbrzymi monumentalny pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej obywateli tej miejscowości, mieszkańców. Takie pomniki znajdowały się w wielu dolnośląskich miejscowościach, no i ich los był dosyć podobny. Wiele z nich kilkadziesiąt, kilkanaście czasami nawet lat temu było po prostu zniszczonych i usuwanych. Ten pomnik był bardzo duży, otaczało go ponad 100 płyt z nazwiskami żołnierzy, którzy polegli za cesarza, poległym na frontach wschodnim i zachodnim podczas I wojny światowej. Te płyty zostały stąd usunięte kilkadziesiąt lat temu, nieznanych do końca nam okolicznościach. No niektórzy twierdzą, że pomnik sam został wysadzony, no a płyty zabrane po to, żeby z nich zrobić chodnik pod budynki gospodarcze. Dzięki inicjatywie Nadleśnictwa Ruszów mogliśmy ten stan zmienić, te płyty odnaleźć, oczyścić, usunąć z nich tą ziemię i trawę i przenieść obok. My jako odkrywca wspólnie z archeologią żywą mogliśmy się zająć tym tematem i dzięki Nadleśnictwu Ruszów te płyty stamtąd usunąć. Udamy się zaraz w to miejsce. To właśnie tutaj trafiły płyty z pomnika. Jesteśmy w Ruszowie, w centrum, niedaleko kościoła. Płyty znalazły się tutaj kilkadziesiąt lat temu w nieznanych nam do końca okolicznościach. Tu jest taka część zachowana chodnika ceglanego i znajdował się pomiędzy tymi płytami, które były po jednej i po drugiej stronie. Drogę dojazdową do zabudowań gospodarczych, które znajdowały się dokładnie w tym miejscu. Tu stał jakiś może ciągnik, parkował w jakimś rodzaju garażu, stodole. Płyty były ułożone jedna obok drugiej, nazwiskami do dołu. Kiedy je podnosiliśmy, to nazwisko na ogół było odciśnięte w ziemi, niczym pieczęć. Płyty były przykryte ziemią, dosyć gęsto, ziemią i trawą oczywiście, to wszystko było zarośnięte. Także musieliśmy z tego miejsca, gdzie je zidentyfikowaliśmy, musieliśmy je po prostu odsłaniać jedną po drugiej. Odkopywaliśmy je szpadlami, łopatami, oczyszczaliśmy. Dopiero wtedy zobaczyliśmy cały ten układ i liczbę. Tą liczbę 107 płyt, które tutaj się znajdowały. Te płyty, które znajdowały się przy chodniku, nie oznaczają oczywiście, że ci żołnierze pochodzący z Ruszowa zostali tutaj pochowani. To były płyty symboliczne. Ich szczątki spoczywają na cmentarzach wojennych w różnej części Europy i Rosji, tam gdzie armia cesarska się zapędziła. To jest jedna z pierwszych wydobytych płyt Karla Marquarda, który tutaj mieszkał w Ruszowie, był prawdopodobnie pracownikiem u szklarza, tak przynajmniej się udało nam ustalić. On zginął 5 maja 1918 roku. Zmarł we Francji. Prawdopodobnie był jednym z poległych, czy zginął od ran być może w walkach pod Ypres. Tam się zakończyła jedna z ostatnich ofensyw prowadzonych właśnie przez wojska niemieckie. Zakończyła się 29 kwietnia. Kilka dni później Karl Marquardt zmarł. Jego płyta uległa uszkodzeniu. Znaleźliśmy ją w dwóch miejscach, w różnej części tego chodnika, ale udało się je złożyć tutaj w jedno. Płyty znajdują się obecnie tutaj pod kościołem w Ruszowie. Znajdują się w takim
swego rodzaju tymczasowym lapidarium. Co z nimi dalej będzie, to już zależy bardziej od władz lokalnych, inicjatyw stowarzyszeń tutaj miejscowych zajmujących się historią. My zapraszamy na łamy miesięcznika Odkrywca, pojawi się tam artykuł w numerze lipcowym. Będziemy śledzić też ten temat i być może zajmiemy się innymi tego typu sprawami, takimi właśnie zapomnianymi miejscami pamięci.